Siema, witam z tej strony, czyli Zombiaczek, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was odcinek, moi drodzy, Stepanie do graczy na Dragonie. Także wbijcie tutaj jakieś 10 łapek w górę, a ja będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Przypominam, że pod poprzednim odcinkiem trwa konkurs na słuchawki. Jeśli chcecie wygrać słuchawki, to musicie wbić po poprzedni odcinek, zostawić tam łapki w górę. Jeśli będzie tam 850 lajków, to te słuchawki po prostu wylosuję. Jeśli nie zostawiliście jeszcze suba na moim kanale, to zróbcie to właśnie teraz, bo im więcej subików, tym po prostu fajniej. Mimo że wy ich nie widzicie, to być może kiedyś je odsłonię. O, mam pomysł. Jeśli pod tym odcinkiem wbicie 2000 lajków, to odsłonię, moi drodzy, suby. Odsłonię suby na godzinę i kto zobaczy, ten zobaczy. Dobra, pamiętajcie, z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkcie Genesis. Także ja was zapraszam do oglądania tego odcinka. No i tyle. Pamiętajcie, like, sub i dzwoneczek oczywiście. Miłego oglądania. Yo! Dobra, moi drodzy, tepam do pierwszego ziomka. Zobaczymy, gdzie on mnie zaakceptuje. Mam nadzieję, że to nie będą nogi. I co to jest? Czy on jest bez spodni, ci mi się wydaje? Tak, gość jest bez spodni. Co jest grane? Co? Dobra. Pierwsze tepnięcie i taka akcja. Co to było? What the fuck? Dobra, nieważne. Aha, i on w ogóle do mnie tepa. Dobra, moi drodzy, tepnem do kolejnego ziomka. Jest to ziomek o niku Coltu. Jestem ciekaw, gdzie on mnie tepnie, bo sprawdziłem, że jest tych typeczków dwóch online. No właśnie, z ich dwóch online. No zobaczymy, zobaczymy, jak tu ta klepa, moi drodzy, będzie wyglądała. Gość jest bez koksa. Ach, gdyby polizał, byłoby coś pięknego, ale niestety nie zrobił sobie ziomek lizu. Czy on zjadł koksa teraz? A może ten jest bez koksa? Ta, oni są bez koksa, obydwoje by. Co jest? Co jest, chłopie? A on mnie w ogóle tu knoka i na drzewkarkę ucieka. Mam niestety knoka, żeby iść za tym typem na drzewkarkę. No ale dobra, wskoczymy sobie jakoś za nim tutaj. Znaczy wskoczymy, biegniemy sobie po prostu za nim. Temu typeczkowi zaraz. Ale co on robi? Dlaczego on mi z knoka od razu bije? No ja niestety nie mam knoka, co za bardzo w tej klepie mi po prostu nie pomaga. Ale dobra, wlecę za tym ziomkiem i może z łuku go zrzucę? O Jezu, jaki ja jestem słaby z tego łuku. Masakra po prostu. Powinienem trochę potrenować te strzały z łuku. No on tam będzie stał. I to co najgorsze, on ma knoka trójkę, co nie bardzo mi odpowiada. Bo... no bo... O! Spadł sobie! Może nie umie zlatować? Co? Przeżył z takiej ilości kratek? Jak on przeżył z takiej ilości kratek? On chyba perły nie rzucił. Tak, wydaje mi się, że on perły raczej nie rzucił. Dobra, zniesie koksa. No ale gdzie ty idziesz na tą drzewkarkę, byniu? Nie pędź tam. Klep się normalnie. A, ja bez stręża w ogóle. Nie kupiłem sobie stręża. Jak mój set? Set jest zielony. Z tego co widzę, póki co ten jego kolega tutaj nie idzie. Jakby co, tu jest łatwa ucieczka, bo wystarczy wbiec na drzewkartkę i sobie rzucić perełkę z góry. Temu ziomeczkowi padła bania i elegancko go killnęliśmy. On chyba już nic nie miał, żadnych koksów ani refili. Tam przyszedł jakiś ziomek, a to jest ten ziomek z jego gildii. Dobra, ja sobie wbiegnę tutaj do góry drzewkarki i sobie po prostu rzucę więcej perły. A patrzcie to! Tam jest jakiś kuboid. Co to jest za kuboid? To są ich sąsiady? A nie, tu nie ma kuboida. I zobaczcie to! Jaki wielki, fajny kuboid i nikogo tu nie ma. Lol, a tutaj ktoś jest? Tu jest jakaś gildia? A tu jest jakaś gildia DVD. Okej, dobra. Tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka. Jest to typek o niku Kaspianek. Z tego chyba tak? Kaspianek. I tepnął mi na równą klepę. A, on chce screena. No dobra, rób tą fotkę szybko i cię tu ładuję na trąbę. Dobra, fotkę chyba zrobił, to teraz klepa, byniu. No kurczę, widzowie, nie tepajcie tak, wiecie, jak chcecie się klepać, to klep się, a nie po screena, kurczę. Znaczy ja wiem, że tutaj widzowie bardzo często chcą screena. Nie wiem, co ten screen w sumie daje w tym Minecrafcie. No nie za wiele, no bo to tylko screen, wiecie, jakaś fotka w real life'ie to jeszcze okej, rozumiem, z jakimś dużym youtuberem. No ale, no po pierwsze, ja nie jestem dużym youtuberem. Duży to jedynie jestem gabarytowo, bo moja waga jest dosyć duża. Ale jako tako, no to zbyt dużo jakąś fejmem nie jestem, żeby tu robić nawet screeny w Minecrafcie. Dobra, gościu sobie tutaj bania upadła. Nie wiem, czy on miał naprawionego seta, czy nie miał. Ale jeśli miał naprawionego seta, to mam dosyć dużą nad nim przewagę, bo... No bo widzieliście, jak ja miałem seta, miałem praktycznie go na pomarańczowo. A ziomkowi już bania padła. Jemu powinien zaraz koks paść. Tak, padł mu koks i on je zjadł refila, czy koksa zjadł, bo nie widziałem właśnie. Chyba zjadł refila. Dobra, spróbujmy go skitować, rzućmy sobie jeszcze jedną perłę do niego. I ziomek nie polizał? Bo ja stręża nie miałem. Nie miałem stręża i przez to typeczek ode mnie nie polizał. No, giga, mega duży pech. Pewnie gdybym miał stręża, no to by polizał. Ale zapomniałem o tym, że muszę po prostu kupić stręża. Może teraz polizę? Nie, nie polizał. Zostało mi jeszcze 7 refili, ale to co najgorsze, to zmarnowałem 2 perły bez sensu.
Jedyne co mam nadzieję to, że typek nie będzie uciekał gdzieś do żuwika. Ach, no nadal nie polizał, cholera jasna. Czy on kiedyś polizze ten typek? Nie wiem, mój set jeszcze jest okej w miarę. Póki co nie będę zmieniał. On jest na koksie w tym momencie, dobra, on jest na koksie, bynio. Ta, typeczek jest na koksie, pada mu bania. I może teraz go dociśniemy? No nie, nie docisnęliśmy go niestety. Dobra, też muszę szybko zmienić seta, bo z setem jest lipa. Ach, nie polizał znowu. No i mnie panczuje z łuku. Nie wiem, czy to oni mają, czy ludzie mają jakieś makra na panczowaniu, czy co, że oni tak szybko napierdzielają tymi panczami. Poważnie, typek. Zajebiście, że ziomek wziął antynogi do ręki. Dobra, już myślałem, że go nie... Już myślałem, że go nie pokonam, ale typek dostał taką strefę na łeb, że no musiał po prostu zginąć. Ale kurczę, tak go hitałem, gdyby on mi wywalił jakąś strefę, nawet delikatną, to bym po prostu zginął, także na giga dużym farcie go teraz pokonałem, bo nie jadłem refila. On chyba żadnych refili już nie miał, więc po prostu wygrałem tę klepę z dużą przewagą. No i tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra moi drodzy, więc tepam do kolejnego ziomka. Zobaczymy, gdzie mnie typeczek tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą nogi. No nogi to nie są, ale tepną mnie do swojego pokoju, więc trochę nie zaciekawie. No ale dobra, spróbujemy jego jakoś tutaj go sklepać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ziomek poliże. Dobrze, że to jest pochodnia, bo ja nie mam kurcze gammy w Minecrafcie włączonej. W sensie nie mam podkręconej gammy. O to chodzi bardziej. Aha, okej. Okay. Tu jakoś jego kolega idzie. Także niestety to będzie prawdopodobnie, moi drodzy, dedzik. Ale wiecie co, spróbuję... Dobrze, o to mi chodziło. Elegancko. O... Nie rozumiem tego. Mam 14 CPS-ów i mnie wyrzuciło widzowie z serwera. Wytyfy. No nieźle. Okej, okay, nieważne. Dobra moi drodzy, tepam do kolejnej osoby i zobaczymy, gdzie ta osoba mi, moi drodzy, tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą, chciałem powiedzieć, nogi. Nie są to nogi, jest to żółwik, więc całkiem... No, na pewno jest to po prostu lepsze niż nogi. Tyle mogę powiedzieć. Gość ma 590 rankingu, ja mam 1013 rankingu. Miałem chyba 1100, ale przez tego deda z poprzedniego tepnięcia, no to mi trochę tego rankingu zabrało. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem do końca pewien. Dobra, lećmy z tym typiem. Ostatnia sekunda regenki. Ach, myślałem, że poliżę, tak samo jak tamten typek. Nie chciałem mieć koksa, tylko pytanie, czy ten ziomeczek ma, moi drodzy, tutaj dobierki. Jeśli nie ma dobierek, to może uda mi się go po prostu tutaj pokonać. No niestety, zobaczcie co on robi, widzowie. Zobaczcie co ten typeczek robi. No ja pierdzielę, chłopie. Co to pierdzielasz zamaniane, że tak powiem? Co to pierdzielasz, chłopie, zamaniane? Co ty robisz, ziomek? Ja mam antynogi, ja się zaraz dobiorę, a ty odpierdzielasz, chłopie. Co ty odpierdzielasz? Ziomek, idź się leczyć. No i siema, no i witam cię serdecznie, no i wchodzę sobie na beat i mówię ci skr. No dobra, mówię ci skr, bo prawie polizałem. Nie wiem, czy zjadł koksa? Tak, zjadł koksa, ja też zjadłem koksa. A on perę gdzieś tu rzucił, gdzie on rzuci perę? Tutaj, siema Beniu. Jak się masz? O Jezu, no nie wierzę w to, widzowie. Co to jest za typ? No jakiś bakłażan po prostu największy. No Beniu, hitnij mnie, no. Jezu, ziomek, jesteś bakłażanem. Siema Beniu, jak się masz? Jak się masz, wariacie? Co tam słychać u ciebie? Co tam u ciebie słychać, mordeczko? Jak tam? Ach, kolega przyszedł! Tak, kolega na ratunek, jakby inaczej, no. To by się spodziewał. Sam nie potrafię zrobić nogów, to kolegę zawołam. No jak? Ale widzę, że ten typek też tu 500 rankingu. Więc też chyba zbyt mocarny nie jest. Może poliże, może ziomek poliże, wiecie co, zjem koksa i może by typek polizał. Tylko on jest chyba na koksie. A, niestety by nie był, nie był na koksie, ach kurde. No ja polizałem, no i dupa niestety. No szkoda, no ale nic niestety na to nie zrobię, no bo sami widzicie, widzowie, że po prostu było blisko, żeby tamtego typa pokonać. Nie wiem, co zostało z refili, chyba nie za dużo.
ale no niestety w takich sytuacjach, no to ciężko po prostu cokolwiek zrobić. Także siema i elo.